witam Ciebie serdecznie na kanale Moc Rodzicielstwa i dziękuję, że przybyłeś na ten wywiad, bo dzisiaj inspirująca rozmowa z Jarkiem Łojewskim, którego zaprosiłem do naszej rozmowy. I Jarku, gdybyś powiedział kilka słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz? Cześć wszystkim, dziękuję Michał za zaproszenie. Robię dwie rzeczy tak naprawdę, zawodowo można powiedzieć. Druga rzecz to jest taka, że prowadzę Fundację Dobra Porażka, w której uczymy, jak uczyć się na błędach i dorosłych, i też i młodzież, i też staramy się gdzieś tam w ten obszar dzieci wejść. A obszar, którym się głównie zawodowo zajmuję, to jest prowadzenie projektów i zarządzanie zespołami IT. Zajmuję się tym od lat jakichś 30, pracując głównie w działach IT w branży finansowej. Ciekawe tematy, branża finansowa mi jest bliska, ale też bardzo też ciekawy jest wątek dobrej porażki, bo jednak to jest taki jeden z elementów życia, którego czasami możemy nie lubić, ale on po prostu jest. I teraz, Jarku, gdybyś podzielił się z nami twoim doświadczeniem, jakie ty dostrzegasz takie kompetencje zawodowe, które możemy z powodzeniem przenosić na poziom rodziny, rodzicielstwa? Ja celowo wspomniałem o tym, gdzie pracuję, dlatego że tak zawodowo, o tej branży finansowej, dlatego że właśnie przez wiele, wiele lat głównie ten obszar był dla mnie taką inspiracją do poznawania, jak się buduje relacje między ludźmi, jak współpracować między ludźmi, jak sobie radzić z różnymi problemami, z różnymi porażkami, jakie metody można tam zastosować. No, dużo szkoleń w tym czasie przeszedłem też w ramach przede wszystkim pracy. Natomiast skupię się na jednym wątku, który tutaj jest mi bliski z racji właśnie prowadzenia fundacji. Bardzo dużo mnie nauczyło obserwowanie, jak ludzie zachowują się w sytuacjach związanych z jakimiś błędami, z niepowodzeniami, czy wręcz z porażkami. I stamtąd wyciągałem też pewne wnioski, które starałem się przełożyć do mojej roli bycia rodzicem, bo też taką rolę mam. I starałem się te umiejętności wykorzystać. I taka jedna historia, która bardzo mi mocno zawodowa, która bardzo mocno utkwiła mi w głowie i staram się ją przekładać właśnie na rodzicielstwo, dotyczyła zachowania mojego byłego szefa w trudnej sytuacji. Mieliśmy kiedyś taki przypadek, że w wyniku błędu człowieka instalacja dużej ilości oprogramowania się po prostu przedłużyła i około 50 osób, które na to czekały, musiało 5 godzin dłużej spędzić w pracy i to jeszcze w weekend. No, efekt oczywiście był taki, że zarząd był bardzo zdenerwowany na to, że to wszystko się tak opóźniło, że było ryzyko, że to się w ogóle nie uda, że trzeba będzie się z tego wycofać. No i wezwało szefa IT na dywanik, tego mojego szefa. No i padło pytanie, co się stało, więc on powiedział, no słuchajcie, w nocy ciężko było, zmęczenie było, człowiek, który tam robił te wszystkie rzeczy, popełnił pewien błąd i w związku z tym trzeba było część rzeczy powtórzyć i to się po prostu o parę godzin przesunęło. No i w tym momencie padło pytanie, a kto to był? Podaj nam imię i nazwisko, domyślę, żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś konsekwencje. No i w tym momencie mój szef powiedział mniej więcej coś takiego, że nie jest istotne, czy to zawinił ten człowiek, czy inny człowiek. Istotne jest to, że my wiemy, co się stało, my wiemy, co doprowadziło do tego błędu i my wiemy, jak się zabezpieczyć przed takim błędem w przyszłości. Dlatego, że teraz on się mógł przydarzyć jednej osobie, a w przyszłości może się przydarzyć komuś zupełnie innemu. I jeżeli my teraz tego człowieka ukażemy, to nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych korzyści, a jeżeli wyciągniemy z tego wnioski, to będziemy mieli taką korzyść, że w przyszłości podobne rzeczy się nie powtórzą. I to mnie nauczyło, ta historia nauczyła mnie właśnie takiego spojrzenia na błędy, że to nie jest coś, co wymaga kar, że to nie jest coś, co wymaga wyciągania jakichś nieprzyjemnych konsekwencji, tylko to jest właśnie pewna nauka, którą dzisiaj przeżyła jedna osoba, którą dzisiaj przeżyło jedno dziecko, którą dzisiaj przeżyło dziecko, a jutro może to samo dotknąć rodzica, bo może dotknąć innego dziecka, bo może dotknąć innej osoby. Świetnie, to bardzo ciekawy przykład, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, to nastawienie do tej trudnej czasami sytuacji jest chyba kluczowe. Ja też to obserwuję w swojej drodze zawodowej czy w swoim rodzicielstwie, że to, jak my podchodzimy do tych błędów, niepowodzeń, tak naprawdę powoduje dalej efekt tego, jak się czujemy i czy w przyszłości jesteśmy bardziej podatni lub mniej na rozwiązanie, czy na strach przed tą sytuacją, bo on bardzo mocno ogranicza. I to jest bardzo ciekawy wątek, ta porażka, niepowodzenie u dzieci, bo dzieci często nie mają tych hamulcy, dopiero my je jako dorośli gdzieś tam wbudowujemy, ten strach. Ale powiedz, proszę Ciebie, Jarku, jak inspirować dzieci do dobrego radzenia sobie właśnie z tym wątkiem porażki?
Słuchajcie, jest jedna najważniejsza rzecz w tym obszarze. Musimy dawać przykład swoim zachowaniem, swoją postawą, swoim podejściem do własnych niepowodzeń i do niepowodzeń dzieci. To również po części, to co teraz powiem, również po części wynika z tej historii, o której przed chwilą mówiłem, że kiedy informacja, że właśnie to zdarzenie, to spotkanie przed zarządem i taka komunikacja od szefa do zarządu miała miejsce, to też jakby ustawiło trochę inaczej nasze spojrzenie na to, jak my mamy współpracować ze sobą, jak my mamy pracować z naszymi pracownikami, czy tymi, którzy są pod nami, czy którzy są nad nami. I podobnie jest w rodzinie. Jeżeli my z jednej strony będziemy karali za każdy błąd, będziemy karali za każde niepowodzenie, będziemy, nie wiem, strzelali focha, że dziecko dostało jedynkę w szkole, zamiast się zastanowić, z jakiego powodu i jak można mu na przykład, jak można go wesprzeć, to dziecko tak samo będzie podchodziło do błędów, tak samo będzie podchodziło do niepowodzeń. Czyli jeżeli wobec niego ktoś popełni jakiś błąd, to też będzie karało tą drugą osobę, również rodziców, tak? Bo my też przecież popełniamy błędy względem dzieci. Również podejście do własnego niepowodzenia, do własnej porażki, jak my to przeżywamy, w jaki sposób my się zachowujemy, w jaki sposób się odzywamy w tym kontekście, to też jest coś, co dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, bardzo czujnie obserwują, bo one nie mają dużo więcej innych wzorców poza rodzicami, jak są w szczególności w takim wieku, tam nie wiem, 4-5 lat. Więc też nasze reakcje na to, jak nam się coś nie uda, nasza reakcja na to, jak poniesiemy jakieś niepowodzenie, jest dla nich wzorem, często jedynym, jaki mają. Później kolejne wzory przychodzą dopiero w szkole, ale do szkoły te dzieci już w jakiś tam sposób uformowane są przez rodziców. Więc zachęcam do tego, że zanim zaczniemy się zastanawiać, jak ukarać dziecko za to, że nie wiem, weszło do kałuży i zmoczyło buty, jeżeli ktoś uważa, że to jest powód do kary oczywiście, albo jak zachować się w momencie, kiedy nam się coś nie uda, kiedy popełnimy jakiś błąd, to zastanówmy się nie tylko z perspektywy tego, jak my będziemy się czuli, ale też z tego, jakie to będzie miało konsekwencje, jaki to będzie miało wpływ na nasze dziecko, czego go nauczymy naszą postawą, naszym zachowaniem, naszym sposobem mówienia itd., itd., naszymi emocjami, tak? To bez wątpienia ja również, Jaku, bardzo dziękuję, bo ja też dostrzegam, że te przykłady wychowują, że jest ten etap takiego rodzicielstwa, kiedy to my jesteśmy tym, ja to nazywam naturalnym liderem w moc rodzicielstwa, bo jesteśmy taką osobą, która w pewnym stopniu kształtuje to dziecko poprzez leading by example, czyli poprzez swój przykład. Także bardzo ciekawe obszary pokazałeś, bo wątek porażki jest takim tematem, który każdemu z nas towarzyszy, tak jak mówiłeś, dorosłemu dziecku, tylko pytanie, jak my do tego podejdziemy, determinuje, jak sobie z tym poradzimy. I te wszystkie elementy się świetnie uzupełniają. Także bardzo dziękuję za te wskazówki i wierzę, że twoje wypowiedzi, inspiracje pozwolą wzrastać w roli rodzicielskiej każdemu słuchaczowi, który posłucha tej rozmowy. No i za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Cześć.